Yenikapı to dzielnica po europejskiej stronie Stambułu, także port oraz stacja rozjazdowa. Znajduje się tam między innymi stacja metra Marmaray, metro do Hagi Osman oraz na lotnisko Ataturka. I dzisiaj opowiem Wam, skąd wzięła się nazwa Yenikapı. Cała historia miała miejsce za czasów panowania sułtana Murada IV. Żeby zrozumieć tę historię, musicie wiedzieć, że sułtan Murad IV za swojego panowania zakazał w całym Stambule oraz w całym imperium sprzedaży i spożycia alkoholu, zamknął wszystkie karczmy, wszystkie mejhany, a także zakazał palenia tytoniu oraz opium. I Murad IV bardzo często lubił wychodzić na ulicy Stambułu w przebraniu, tak aby nikt nie rozpoznał go, że on jest sułtanem, i dzięki temu sprawdzał, czy ludzie przestrzegają tych zakazów. I podczas jednej z takich wypraw wynajął łódź z Uskudar. Oczywiście wioślarz nie miał pojęcia, że jego pasażer jest sułtanem. No więc kiedy tak sobie płynęli tą łodzią, w pewnym momencie wioślarz wyciągnął linę, na końcu której był dzbanek. I sułtan pyta się, a co ty masz w tym dzbanku? No a wioślarz mówi, no oczywiście wino. I poczęstował sułtana tym winem. Sułtan wziął to wino i powiedział, ale czy ty wiesz, że gdyby sułtan zobaczył, że ty pijesz wino, to przypłaciłbyś za to życiem? I on się roześmiał, mówi, a jakim cudem sułtan w środku morza może mnie zobaczyć, że ja piję wino? No więc minęło trochę czasu, po czym ten wioślarz podniósł deskę jedną na łodzi i wyciągnął z niej opium i ponownie poczęstował sułtana. Sułtan przyjął to opium i ponownie powiedział, czy ty wiesz, że gdyby sułtan zobaczył, że ty masz opium, to przypłaciłbyś za to życiem. No a ten się znowu roześmiał i mówi, no ale jakim cudem sułtan może zobaczyć, że ja palę opium? No i ponownie minęło trochę czasu na tej łodzi i wioślarz wyciągnął z kieszeni taki kamień, kulę taką do wróżenia. No i mówi do sułtana, słuchaj, daj mi 5 monet, a ja powiem ci, co czeka cię w przyszłości. A więc sułtan już był bardzo poirytowany całą tą sytuacją, ale jeszcze zebrał się na trochę cierpliwości i powiedział do wioślarza tak. Słuchaj, to skoro ty tak wszystko wiesz, to powiedz mi, gdzie jest teraz sułtan? No więc ten wioślarz spojrzał w tą kulę i powiedział, no sułtan jest teraz na morzu. A sułtan mówi do niego, weź przyjrzyj się jeszcze raz dokładnie tej kuli, więc wioślarz jeszcze raz spojrzał i nagle upadł sułtanowi do stóp i zaczął błagać go o przebaczenie, zaczął błagać go o to, aby ten darował mu życie. No więc sułtan mówi tak, zadam ci jeszcze jedno pytanie, jeżeli odpowiedź będzie poprawna, wybaczę ci, jeżeli odpowiedź będzie błędna, zginiesz. No i sułtan zapytał wioślarza tak, jeżeli ja dojadę do brzegu, którą bramą wejdę do Stambułu? No i wioślarz mówi, no, mój drogi sułtanie, jeżeli jakąkolwiek bramę ja teraz powiem, ty i tak wejdziesz inną bramą. Więc może zróbmy tak, ja na kartce papieru napiszę ci nazwę bramy, którą ty wejdziesz i bardzo cię proszę, żebyś dopiero przeczytał tą kartkę po przekroczeniu bramy, właśnie po tym, jak wejdziesz do Stambułu. No i sułtan zgodził się na taki układ. I jak tylko dopłynął do brzegu, to tuż przy murach, gdzie stali strażnicy, natychmiast nakazał im, aby w tych właśnie murach zrobili przejście, żeby on po prostu mógł wejść do Stambułu. No więc ci strażnicy wzięli kilofy, łopaty, zaczęli kopać i szybko zrobili przejście właśnie przez te mury. Więc sułtan wszedł do Stambułu, przeszedł właśnie tym przejściem do Stambułu, wyciągnął kartkę, którą dał mu wioślarz i na kartce napisane było, mój sułtanie, oto twoja nowa brama. I stąd właśnie nazwa Yenikapı. Oczywiście to jest legenda, a jak to z legendami bywa, tak naprawdę nie wiemy, ile do końca jest w nich prawdy. Natomiast wydała mi się na tyle ciekawa, że pomyślałam, że właśnie warto się z Wami tą legendą podzielić. Mam nadzieję, że również Wam się podobała. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.